witam serdecznie na kolejnym spotkaniu Stowarzyszenia na Rzecz Tradycji Kultury Mikrot. Dzisiaj naszym prelegentem będzie profesor Tomasiewicz. Będziemy mówić o Janie Hemplu. Już oddaję głos prelegentowi. Dziękuję, ponieważ jako naukowiec jestem przyzwyczajony do precyzji, więc nie profesor, tylko doktor habilitowany. Natomiast zgadza się, będziemy mówili o Janie Hemplu. Jan Hempel to postać zdecydowanie zapomniana, ale jak się zapewne Państwo domyślają, bardzo ciekawa. Dlaczego? Musimy tutaj przedstawić sobie tło. Przede wszystkim warto zauważyć, że w polskim życiu politycznym i intelektualnym XX wieku ogromną rolę odegrali ludzie urodzeni w latach 60. i 70. XIX wieku. To byli ludzie, których młodość przypadała na ostatnie lata przed I wojną światową. Natomiast czas dojrzały przypadał właśnie na pierwsze lata niepodległości. A więc było to pokolenie, które kształtowało II Rzeczpospolitą. Ale przyjrzyjmy się właśnie temu okresowi, w którym oni dorastali, w którym kształtował się ich światopogląd. Historycy generalnie zgodni są co do tego, że ta nowożytna epoka, czy nowoczesna epoka polskiej myśli politycznej zaczyna się po Powstaniu Styczniowym. Że Powstanie Styczniowe doprowadziło jakby do zerwania ciągłości pokoleniowej, że ideologie zaczęły się tworzyć od nowa właśnie po Powstaniu Styczniowym. Zarazem mamy tutaj do czynienia z zupełnie innym społeczeństwem, ponieważ jest to czas, ten koniec XIX wieku, kiedy w polskim, na ziemiach polskich rozwija się przemysł, rozpada się to społeczeństwo tradycyjne, stanowe i pojawia się społeczeństwo postfeudalne, społeczeństwo kapitalistyczne. To nowe społeczeństwo stawia jak gdyby nowe wyzwania i to sprawia z kolei, że bardzo silnie napływają wówczas do Polski nowe idee z zagranicy, no oczywiście przede wszystkim z Zachodu, ale również z Rosji, która była drugim takim źródłem importu różnych idei. Tak jak przykład, proszę Państwa, idee wówczas, czyli na tym przełomie XIX i XX wieku na ziemiach polskich zyskiwały największą popularność. No przede wszystkim nacjonalizm, który terminem będę się posługiwał wymienię ze słowem patriotyzm. Generalnie rzecz biorąc idea narodowa, no musimy tutaj być świadomi, że to pojęcie było bardzo niejednoznaczne. Że właśnie wówczas trwały dyskusje na temat tego, kim są Polacy, co to jest Polska. Czy należy przyjąć raczej nacjonalizm w wersji etnicznej, czy raczej w wersji terytorialno-historycznej. A więc nie możemy mówić o jednym nacjonalizmie, o jednym patriotyzmie, bo wiele nacjonalizmów, wiele patriotyzmów. Po drugie, proszę Państwa, to był oczywiście socjalizm z jego odmianą syndykalistyczną i z anarchizmem, czyli generalnie ruchy socjal-rewolucyjne. To jest, proszę Państwa, również bardzo zróżnicowane zjawisko. Nie będę tutaj wchodził w szczegóły, mniej więcej sytuację znam. Trzeci wielki nurt to ezoteryka. Myśl ezoteryczna to jest nurt kompletnie, czy na ogół zapomniany, a jednak wówczas bardzo mocno angażujący wielu myślicieli. O ile tych myślicieli narodowych znamy, Piłsudski, no właściwie Piłsudski w tym okresie to nie można jeszcze pociągnąć pod nacjonalizm, chociaż pod pewną formę patriotyzmu na pewno tak, ale Dmowski, Lutosławski, Bukowiecki, Wyspiański, jako ci myśliciele narodowi, Żeromski, Machajski, Piłsudski, Abramowski, Limanowski, Teres, Krauss i tak dalej, Róża Luksemburg jako myśliciele socjalistyczni, to o myślicielach ezoterycznych na ogół pojęcie mamy niewielkie, a jednak to jest również okres rozkwitu właśnie myśli ezoterycznej w Polsce. Znowu, myśli ezoterycznej występującej w bardzo różnych odmianach, bo najczęściej znajdujemy tam odwołania do polskiego tradycyjnego mesjanizmu, który no przynajmniej przyjmował frazeologię chrześcijańską, odwoływał się do chrześcijaństwa, ale był bardzo heretycką, bo to bardzo heretycka odmiana chrześcijaństwa.
Więc tutaj na przykład Mieczysław Geniusz czy Józef Jankowski są takimi postaciami. Ale to jest też na przykład teozofia, której przedstawicielem był chociażby Tadeusz Miciński, czy satanizm, którego jeden z czołowych luminarzy w ówczesnej Europie był Stanisław Przybyszewski. I wreszcie, proszę Państwa, czwarty nurt, o którym musimy sobie przy tej okazji powiedzieć, to nietzscheanizm. Nietzscheanizm, który chociaż kojarzony jest częściej raczej z prawicą niż z lewicą, to znowu wówczas oddziaływał na bardzo różne osoby. Pod wpływem nietzscheanizmu był zarówno konserwatysta Jan Karol Kochanowski, ale również socjalista, wówczas socjalista Stanisław Pieńkowski, potem znany głównie ze swojego antysemityzmu i nacjonalizmu. Socjalistka Zofia Daszyńska-Golińska, która socjalistką pozostała do końca. Adolf Nowaczyński był entuzjastą Nietzschego przed I wojną światową. Więc proszę Państwa, na ziemiach polskich, na tym przełomie XIX-XX wieku, w tym okresie przed I wojną światową, jest niezwykle ożywiony ferment intelektualny. I właśnie na tym tle musimy spojrzeć na postać Jana Hempla, który z jednej strony był właśnie typowy dla swoich czasów, ponieważ był właśnie taką osobą, która bardzo angażowała się w to życie intelektualne, która starała się wychwytywać wszystkie te nowe prądy ideowe. I tutaj znowu weźmy pod uwagę, jak częste wówczas były przepływy. Ten Piłsudski, który z socjalizmu wysiadł na przystanku Niepodległość. Ten Stanisław Grabski, który zaczynał jako socjalista, potem szedł do endecji. Wspomniany przeze mnie Stanisław Pieńkowski. Roman Dmowski, proszę Państwa, to jest mało znany epizod, ale miał taki moment, kiedy redagował pismo pod tytułem Przegląd socjalistyczny. Co prawda tylko jeden numer się ukazał. Balicki. Balicki oczywiście. I właśnie, proszę Państwa, po drugie, więc pod tym względem był typowy, właśnie jako przedstawiciel swojego pokolenia, Jan Hempel, ale zarazem był szczególny, ponieważ jemu udało się połączyć wszystkie te cztery nurty, o których mówiłem, czyli i lewicę, czy tam myśl lewicową, i ezoterykę, i patriotyzm, i nietzscheanizm w jedną całość. Więc mamy tutaj jak gdyby ten fantaz jak w pigułce w postaci właśnie Jana Hempla. Parę słów na temat jego życiorysu. Urodził się w rodzinie z tradycjami ziemiańskimi, jego ojciec był agronomem. Otrzymał takie tradycyjne polskie, patriotyczne, katolickie i oparte na dziełach romantyków wykształcenie, wychowanie. Ale bardzo szybko popadł w konflikt z rodzicami i z powodów światopoglądowych. Już w wieku lat 18 porzucił dom, zaczął się uczyć w szkole rzemieślniczej, której też nie skończył. Potem, proszę Państwa, miał okres taki, który by można było porównać do, prawda, filmowego Indiana Jonesa, czyli okres, kiedy pół świata zwiedził, bo był i w Mandżurii, gdzie budował kolej wschodnio-mandżurską, i w Japonii, i w Indiach, i na Ceylonie, i zwiedził Europę Zachodnią, czyli Francja, przede wszystkim Włochy do Francji, potem dotarł. I w końcu, proszę Państwa, wylądował w Brazylii. W Brazylii, pamiętajmy, była wówczas liczna polska kolonia, skupiona w stanie Paraná. I właśnie tam w Curitibie Jan Hempel redagował czasopismo Polak w Brazylii dla tamtejszych na tamtejszej kolonii i tam ukształtował się ten jego zręby jego światopoglądu, który od tej pory ewoluował. Możemy, proszę Państwa, wyróżnić jak gdyby takie trzy okresy w życiu intelektualnym Jana Hempla. Oczywiście nie ma wyraźnych cezur, nie ma wyraźnych granic. Jest tak, że z dniem 1 stycznia przychodzi z jednego okresu do drugiego, tylko to tak właśnie płynnie ewoluowało. Tym niemniej, pierwszy okres to taki romantyczno-anarchistyczny, indywidualistyczny, ten, który nas w tym momencie najbardziej będzie interesował. I to jest okres, który trwał
mniej więcej do roku 1912. Tutaj oczywiście jest bardzo symboliczna cezura, bo proszę Państwa, już w roku 1908 Jan Hempel trafia do Paryża, tam zaczyna się interesować anarchosyndykalizmem, myślą Sorela, który wówczas był u szczytu swojej popularności. Potem przyjeżdża do Polski i w roku 1912 wstępuje do Polskiej Partii Socjalistycznej Lewicy, co można uznać za początek tego drugiego okresu, okresu z kolei anarchistyczno-socjalistycznego. Niektórzy mówią o okresie anarchosyndykalistycznym, ale to nie jest precyzyjne. Ponieważ, proszę Państwa, mówiąc ściśle, Jan Hempel wtedy anarchosyndykalistą nie był. On był anarchokooperatystą, coś w rodzaju Abramowskiego. To znaczy uważał, że społeczeństwo powinno być oparte na więziach typu spółdzielczego. W swojej broszurze wydanej w roku 1916 Socjalizm odrodzony właśnie taką wizję prezentował socjalizmu bezpaństwowego, a więc wyraźnie anarchizującą, zdecydowanie nie marksistowską, chociaż Polska Partia Socjalistyczna Lewica, do której on, który był formalnie członkiem, była partią marksistowską, Jan Hempel zdecydowanie marksistowy. Co więcej, proszę Państwa, warto zwrócić uwagę, że w 1914 roku Hempel miał epizod legionowy w swoim życiorysie, zaciągnął się do legionów. Trochę może nas to dziwić, dlaczego ktoś z PPS Lewicy wstąpił do formacji zbrojnej, która jest powszechnie uważana za fundament Polski niepodległej. Proszę Państwa, spójrzmy w prawdzie w oczy. Legiony były, używając współczesnej frazeologii, formacją lewacką. One się opierały na Związku Strzeleckim, który był tworzony przez byłych i aktualnych socjalistów. W Legionach było bardzo wielu lewicowców, oni tam przeważali. No, sztandarowa postać Władysława Broniewskiego, ale też na przykład Bagiński-Wieczorkiewicz. Oficerowie komuniści, którzy potem zostali skazani za komunistyczną działalność terrorystyczną. Też byli legioniści. Tak więc akurat Hempel doskonale mieścił się w tym środowisku, z tym, że akurat Hempel bardzo szybko się rozczarował do Legionów, wystąpił z Legionów i jako obywatel rosyjski został internowany. Ja sobie zjemy, proszę Państwa, jedynym anarchistą w szeregach Legionów, również Jan Wolski, inny polski anarchista, czy anarchopatriota, można powiedzieć, też miał taki okres właśnie w swoim życiorysie. No, tym niemniej, o ile Wolski wytrzymał, a nawet był jeszcze potem kombatantem wojny z bolszewikami, to właśnie Machański dość szybko rozczarował się właśnie. Tutaj była zasadnicza różnica. Legiony walczyły o Polskę niepodległą, natomiast Hempel chciał walczyć o wolne społeczeństwo jako takie. Już widzimy, że ta ewolucja w kierunku lewicowym wybitnie się nie pogubi. W 1918 roku z połączenia Polskiej Partii Socjalistycznej Lewicy i Socjaldemokracji Królestwa Polskiego powstaje Komunistyczna Partia Robotnicza Polska. Ale co ciekawe, Hempel do tej partii nie przystępuje. Hempel próbuje zachować niezależną linię, właśnie tworzy ruch tak zwanych niezależnych spółdzielców, którego celem jest budowanie socjalizmu opartego o spółdzielni, niezależnie od partii politycznych, wszystko jedno komunistyczne czy socjalistyczne. Ten jego program załamuje się jednak. W 1921 roku jest zjazd spółdzielczości robotniczej i na tym zjeździe zdecydowanie wygrywają socjaliści, którzy podporządkowują spółdzielnie robotnicze PPS-owi i wówczas Hempel dopiero decyduje się na wstąpienie do partii komunistycznej. W tej partii komunistycznej szybko awansuje, należy do czołowych intelektualistów, redaguje szereg legalnych czasopism wydawanych przez partię komunistyczną. W 1927 roku zostaje nawet członkiem władz centralnych Komunistycznej Partii Polski. No, biorąc pod uwagę, że
partia komunistyczna w Polsce, jak wiemy, była nielegalna. Hempel musi uciekać do Związku Radzieckiego, co następuje w roku 1932. Tam również zajmuje się przede wszystkim działalnością na niwie tak zwanej kultury proletariackiej. Aż do roku 1937, kiedy jest jedną z wielu ofiar tak zwanej operacji polskiej NKWD, zostaje razem z wieloma innymi polskimi komunistami i jeszcze liczniejszymi, no, zwykłymi polskimi obywatelami ZSRR aresztowany, a potem rozstrzelany. Tak, proszę Państwa, w skrócie wygląda życiorys Jana Hempla. Tak jak powiedziałem, nie będzie nas interesował jego bardzo zmieniające się na przestrzeni lat poglądy. Skoncentruję się tutaj tylko na tym jego pierwszym okresie, czyli tym, który nazwałem anarchistyczno-romantycznym. Proszę Państwa, analizując poglądy Hempla, należy zacząć od zwrócenia uwagi na to, z czego on czerpał, jakie były jego źródła inspiracji. Przecież wiadomo, że Hempel nie wymyślał tych wszystkich swoich idei, tylko każdy myśliciel opiera się na czymś, co występowało wcześniej. W przypadku Hempla możemy zauważyć przynajmniej trzy źródła inspiracji. Takim pierwszym, najstarszym, tym wyniesionym z domu rodzinnego, to niewątpliwie była, proszę Państwa, polska tradycja romantyczna. Polska tradycja romantyczna, którą przesiąknięty jest wręcz ten pierwszy okres, bardzo wybitnie. Zresztą Hempel otwarcie powoływał się, zwłaszcza w Kazaniach Polskich, czyli w tym swoim pierwszym dziele, na Mickiewicza. Akurat, proszę Państwa, z Mickiewiczem faktycznie rzecz biorąc Hempel miał niewiele wspólnego. Właściwie, że powiedzieć, że był takim anty-Mickiewiczem, bo głosił poglądy dokładnie przeciwstawne do mickiewiczowskich, do czego przejdę za chwilę. Natomiast bardzo wyraźne są analogie z myślą Juliusza Słowackiego, którego możemy zakwalifikować jako pierwszego polskiego anarchistę. Drugie, proszę Państwa, źródło inspiracji to już jest współczesne, oczywiście współczesne na początku XX wieku, filozofia europejska. Przede wszystkim Fryderyk Nietzsche z jego koncepcją właśnie nadczłowieka, z jego koncepcją amoralizmu, z jego koncepcją woli mocy, ale również na przykład Henri Bergson, też już obecnie raczej zapomniany filozof, a wówczas niezwykle popularny, niezwykle modny, którego filozofia opierała się na afirmacji elan, siły życia, mającej być napędową siłą do całego wszechświata. Wreszcie, proszę Państwa, trzecie źródło inspiracji, trzecia jak gdyby warstwa w tych poglądach Hempla, to hinduizm. To jest, proszę Państwa, coś, co było wówczas też właśnie schyłek XIX wieku, niezwykle popularne w Europie. W Europie, proszę Państwa, mamy wówczas niezwykłą fascynację kulturą hinduską. To jest okres, kiedy filologowie odkryli sanskryt, odkryli, że sanskryt należy do grupy języków indoeuropejskich, zaczęły się tłumaczenia dziedzictwa sanskryckiego na języki europejskie, zaczęło się poznawanie właśnie hinduskiej filozofii, zarówno w tej wersji oryginalnej, jak dużo częściej właśnie w wersji takich popłuczyn typu teozofia, w wykonaniu Heleny Błavatskiej. I również bardzo wyraźne wpływy tego hinduizmu, tej tradycji hinduistycznej widzimy właśnie u Hempla. Z filozofów, o których warto by wspomnieć, można by powiedzieć też o Juliusie Ewoli, który również zaczynał swoją karierę filozoficzną od fascynacji właśnie filozofią, indyjską filozofią Dalekiego Wschodu. W przypadku Hempla te fascynacje uwidaczniały się zarówno w tytule jednej z jego książek, czyli Bohaterska etyka Ramajany, w licznych odniesieniach w
jego właśnie tej wczesnej publicystyce, a nawet w tym, że ta bohaterska etyka Ramayany została ozdobiona na okładce swastyką jako symbolem właśnie proaryjskim. Co więcej, lubelska gmina wolnomyślicieli, do której przynależał Hempel, jeszcze w latach 20. w nekrologach swoich członków umieszczała znak swastyki. O ile chrześcijanie mieli krzyż, to właśnie ci komunizujący bezbożnicy mieli swastykę. Tak wyglądają właśnie źródła inspiracji. A teraz, proszę Państwa, już przejdźmy do omówienia, jakie elementy powyciągał Hempel z tych właśnie różnorodnych źródeł inspiracji i jak przetworzył je w oryginalną, własną filozofię. Proszę Państwa, takim pierwszym elementem, na który warto zwrócić uwagę, jest indywidualizm. Indywidualizm, który czerpał zarówno właśnie z dorobku romantyzmu, jak i z dorobku nietzscheanizmu. Mam tutaj kilka takich, prawda, cytatów. Otóż Hempel mówił na przykład, że człowiek jest szczytowym punktem Ziemi, co jest jeszcze takie po prostu ogólnoantropocentryczne, ale okazywało się zaraz, że nie chodzi o człowieka jako rodzaj ludzki, tylko właśnie o jednostkę. Ja to pojęcie najwyższe i wszechobejmujące. Ja to jest jedyne, co naprawdę istnieje. Wszystko, co niejaźnią wydawać się chce, czczą jest tylko złudą, jest jedno poruszeń jaźni w lustrzaną przestrzeń rzutem. Zdaję sobie sprawę, że język młodopolski jest dość zawiły, ale proszę mi uwierzyć na słowo, że tutaj mamy do czynienia właśnie z indywidualizmem bardzo skrajnym, takim, jaki prezentował właśnie z jednej strony Max Stirner z jego koncepcją jedynego, a z drugiej strony właśnie wspomniany przeze mnie wcześniej włoski filozof faszystowski Julius Evola, który również u fundamentów swojej filozofii umieścił pojęcie jednostki absolutnej. Ten, proszę Państwa, indywidualizm prowadził Hempla do anarchizmu. Anarchizmu w wymiarze właśnie społecznym i politycznym. Znowu pozwolę sobie zacytować. W tablicach wolnego człowieka przykazanie drugie brzmiało: żadnej władzy nad sobą nie uznasz i nikomu nie przeżyczesz ślepego posłuszeństwa. A gdzie indziej pisał z kolei, że my bezpańscy, którzy żadnego nie chcemy mieć władcy. Otóż, proszę Państwa, do tego momentu anarchizm, znaczy mamy do czynienia po prostu z dość typowym anarchoindywidualizmem, który niczym szczególnym się nie wyróżnia. Ale proszę Państwa, w przypadku Hempla mamy do czynienia z indywidualizmem, który uzyskał wymiar metafizyczny. Hempel to ten swój zachwyt nad jednostką ludzką posuwał aż do postulatu samoubóstwienia. Człowiek ma uznać się za Boga. W tych właśnie wspomnianych przeze mnie tablicach wolnego człowieka pisał jako przykazanie pierwsze: nie będziesz miał bogów innych prócz siebie samego. Oczywiście, proszę Państwa, takie podejście musiało, podejście, w którym człowiek, Bóg, był konfrontowany z Bogiem w niebiosach, musiało oczywiście mieć wymiar antychrześcijański. Przy czym ten antychrystianizm Hempla miał jak gdyby dwa aspekty. Po pierwsze, miał aspekt ogólnoludzki. Hempel uważał bowiem, że skoro
człowiek jest wartością najwyższą, ta jednostka ludzka jest najwyższą wartością, to wszelkie panowanie czy uznawanie wyższości Boga jest dla niego poniżeniem. To tutaj mamy bardzo wyraźny wpływ nietzscheanizmu, oznaczało dla niego mentalność niewolniczą. No i znowu posłużę się cytatem, że w niewolniczym światopoglądzie, chodzi oczywiście o chrześcijański, nie było miejsca dla człowieka samodzielnego, dla istoty działającej według własnych chceń. Naród niewolników filozofią niewoli i etyką niewolniczą obdarzył świat. Zdaniem Hempla, Chrystus uświęcił niewolę, Chrystus jedynie słabość robi cnotą, najwyższą bierne poddanie się. Był też drugi wymiar, drugi aspekt tego antychrystianizmu Hempla, a mianowicie wymiar narodowy. Otóż, proszę Państwa, Hempel wielokrotnie podkreślał, że chrześcijaństwo nie było rodzimą religią Polaków czy Słowian, że nie aryjskie przyniosły nam to podróżniki. I w tym momencie, proszę Państwa, dochodzimy do tego elementu filozofii Hempla, którego lewica na pewno nie może zaakceptować. Bo jak do tej pory mamy do czynienia z filozofią właśnie anarchoindywidualizmu, filozofią zdecydowanie antychrześcijańską, czyli jak na razie lewicowcy mogą być brani. Problem jednak w tym, że tę swoją antychrześcijańskość łączył Hempel z bardzo wyraźnym antysemityzmem. Pisał na przykład, że głębokie, zasadnicze przeciwieństwo uwydatnia się, zacznę może od innego cytatu, dwa były wielkie prądy ideowe przez ludzkość. Jeden jasny, pogodny, wolny i serdeczny, aryjsko-słowiański. Drugi więzienny, ponury, groźny, państwowy i teologiczny, semicko-egipski. I dalej. Głębokie, zasadnicze, rasowe przeciwieństwo wydatnia się, gdy Ramajanę, księgę o aryjskim Zbawicielu Świata, zestawimy z semickimi, judaistyczno-chrześcijańskimi podaniami. Od formy począwszy, wszystko tam, czyli u semitów, obce jest dla duszy aryjskiej. Zbawienie świata dokonywa się po stronie semickiej nie wysiłkiem bohaterskim, jeno zaparciem się godności swojej ludzkiej. Z czego wynikał antysemityzm Hempla, do tego jeszcze wrócimy sobie później. Teraz, proszę Państwa, drugi wątek, na który trzeba, który zaobserwujemy w filozofii Hempla, to jest heroizm, kult bohatera. Heroizm również, tak samo jak wcześniej indywidualizm, został zaczerpnięty i z nietzscheanizmu, i z tradycji romantycznej. Pisał więc Hempel. Najogólniejszym rysem ramy jest bohaterstwo. Bohaterstwo, słowo bohaterstwo było tutaj podane wersalikami. Kto miał być bohaterem? Rycerz, znowu odwołuje się do Hempla, w średnich wiekach, gdy powódź chrystianizmu groziła zniszczeniem całemu aryjskiemu światu, przedziwna jawi się postać. Ktoś, kto w szatach chrześcijańskich aryjską duszę nosi. To miał być rycerz, czy tutaj, proszę Państwa, znowu widzimy pokrewieństwo z filozofią Ewoli, który uważa dokładnie odwrotnie. Znaczy, dokładnie tak samo, że cały etos rycerski, łącznie z zakonami rycerskimi, na przykład i krucjatami, zdaniem Ewoli był to schrystianizowany etos pogański, który został przez chrześcijaństwo zaprzęgnięty w swoją służbę, ale jednak etos rycerski miał zdaniem Ewoli, tak samo jak w przypadku Hempla, wyrażać duszę aryjską. Proszę Państwa, to z kolei prowadziło Hempla do elitaryzmu. I to jest znowu element, który odróżnia wyraźnie Hempla od myśli lewicowej. Bo proszę Państwa, Hempel, gdy podnosił tą wartość człowieka, gdy podnosił wartość jednostki ludzkiej, nagle się okazywało, że to nie każda jednostka ludzka jest
taka właśnie warta zachwytu i afirmacji, a tylko ta jednostka bohaterska. I pisał na przykład: cześć silnym, albowiem oni są panami świata. Cześć śmiałym, albowiem jasna śmiałość do wielkich prowadzi czynów. Cześć tym, których miłość do życia w trujący jad nienawiści przepaliła się, albowiem oni zabijając dla życia drogę nową tną. Proszę Państwa, mniej więcej w tym samym czasie ukazało się w języku angielskim taki dekalog satanisty, Might is Right. Podpisał się pod tym Ragnar Redbeard, Ragnar Rudobrody. Do tej pory trwają dyskusje, kto był prawdziwym autorem, no bo oczywiście Ragnar Rudobrody jest to tylko pseudonim. Są różne koncepcje, wśród nich na przykład przypisuje się autorstwo tego antychrześcijańskiego dekalogu, właściwie odwrócenia ośmiu błogosławieństw, mówiąc precyzyjnie, Jackowi Londonowi, który był nawiasem mówiąc pod wielu względami bardzo podobny do Hempla, jeśli chodzi o swoje poglądy, jeśli chodzi o swój życiorys. W każdym razie, proszę Państwa, tam mamy prawie że identyczne zwroty. Cześć silnym, czyli etos ewidentnie faszystowski. Co prawda faszyzm powstał później, ale pod tym właśnie dekalogiem, czy pod tym Might is Right, no każdy prawdziwy faszysta mógłby się podpisać. Proszę Państwa, element trzeci. Również w tym momencie zaczerpnięty po prostu z polskiego romantyzmu, to jest mesjanizm narodowy, który towarzyszył długie lata Hemplowi. W 1904 roku na przykład pisał: i mówił wam będę, bracia moi, żeście narodem, jakiego nie masz między narodami, żeście narodem pełnym mocy i niespożytego życia. Polska miała mieć misję dziejową, misję wyzwolenia świata od chrześcijaństwa. Dlatego nazwałem Hempla antymickiewiczem, bo o ile dla Mickiewicza Polska miała być Chrystusem narodów, to dla Hempla Polska miała być, tak jak to celnie mówił Paweł Żewuski w swoim artykule o Hemplu, Polska miała być antychrystem narodów. Kolejny cytat. I wokół Polski ugrupowały się trzy najciemniejsze mocarstwa, trzy najmocniejsze podpory Boga, oczywiście tego chrześcijańskiego, i wszelkiego duszącego prawa. A celem ich głównym jest walka z Polską, walka z wolnością, walka z liberum veto, które podnosząc się grozi ich tronom i ich prawom. Już to prawdziwa trójca boska w tych trzech państwach, ale zgodna w przeciwpolskim działaniu. I to, proszę Państwa, to połączenie takiego elementu narodowego i społecznego jeszcze w 1915 roku, czyli już po swoim epizodzie legionowym, znajdujemy u Hempla. On już wtedy odchodził od tych elementów patriotyczno-narodowych na rzecz internacjonalizmu, ale jeszcze wtedy pisał, że przyszłość narodowa Polska jest w głębokiej demokratyzacji społeczeństwa. Póki przyszłość narodowa opierać się będzie na kombinacjach państwowych, garstki przywilejowanych, póty niczego spodziewać się nie możemy. Czyli ten taki właśnie hasła typu za wolność naszą i waszą, do tego odwoływał się w tym momencie. I wreszcie, proszę Państwa, przechodząc już czwarty, jak gdyby, ciąg elementów, to duchowość, akcent zwrócony na duchowość, który występuje u Hempla, coś, co jest zarówno brane z romantyzmu, jak z hinduizmu właśnie. Jak wiadomo, romantyzm bardzo mocno waloryzował właśnie duchowość, natomiast jak gdyby potwierdzenie tego znajdował Hempel w filozofii hinduskiej. Stąd właśnie jego filozofia opiera się na dualizmie. To znaczy mamy element materialny i element duchowy,
rzeczywistość składa się i z materii, i z ducha, ale duch ma pierwszeństwo, jest prymat ducha nad materią. Pisał Hempel, że duch to jest siła twórcza, czynnik przemian nieustannych, podczas gdy materia jest to element pasywny, no i w gruncie rzeczy wtórny w stosunku do tego elementu duchowego. Dlatego, proszę Państwa, filozofia Hempla miała charakter panteistyczny. Hempel pisał w takim czysto panteistycznym duchu: będziesz miłował wszechświat cały, albowiem ty i wszechświat to tylko dwie strony tożsamości. Życia łańcuch nieprzerwany ciągnie się przez świat. Człowiek jest racją bytu i wszechświata całego znaczeniem. Mamy więc tutaj do czynienia z takim panteizmem uhierarchizowanym, czymś, co z kolei potem spotkamy u Stachniuka. Człowiek i wszechświat stanowi jedną całość, przy czym człowiek jest tym elementem czynnym, tym pierwiastkiem duchowym we wszechświecie, zapewnia człowiekowi, przepraszam, nie człowiekowi, tylko zapewnia człowiek wszechświatowi ruch i rozwój. Proszę Państwa, to wszystko sprawiało, że, czyli właśnie to, ten element duchowy obecny w filozofii Hempla sprawiał, że Hempel bardzo mocno akcentował konieczność religii. Nie był po prostu ateistą, nie był po prostu wrogiem chrześcijaństwa. On chciał zastąpić chrześcijaństwo jakąś alternatywną religią, religią, którą określa jako aryjska religia piastowa lub też bezpańska religia wolności. W tytule mojego wykładu jest słowo neopoganizm. Otóż należy sobie oczywiście uzmysłowić, czy być świadomym tego, że nie był neopoganizm rozumiany w sensie wskrzeszania praktyk neopogańskich, w sensie wskrzeszania kultu bóstw z jakiegoś politeistycznego panteonu. To był neopoganizm o charakterze filozoficznym. Tym niemniej filozofia, na której opierał się Jan Hempel, miała charakter niewątpliwie neopogański. No i proszę Państwa, ostatni element, właśnie żeby zamknąć tutaj klamrą te poglądy Hempla. Z połączenia tego elitaryzmu, o którym mówiłem wcześniej, i tej duchowości brała się występująca, stworzona przez Hempla koncepcja ras duchowych. Hempel pisał, wcześniej mówił właśnie o tych rycerzach, o tym rycerstwie, że rycerze są innej rasy duchowej, rasy jakiejś dumnej i dostojnej, jakiejś odwiecznej rasy panów wolnych. I proszę Państwa, ta koncepcja rasy duchowej miała pewne odzwierciedlenie w świecie etnicznym. To znaczy, tą rasą panów wolnych, rasa panów wolnych była utożsamiana z rasą aryjską, z ludami aryjskimi. Natomiast rasa niewolników była utożsamiana z rasą semicką. To jest, proszę Państwa, o tyle ciekawe, że w latach 30. niezależnie od siebie, w Polsce i we Włoszech nastąpił właśnie powrót, może nie tyle powrót, co została stworzona na nowo koncepcja rasy psychicznej. I polscy i włoscy nacjonaliści z jednej strony byli pod mocnym ciśnieniem rasizmu niemieckiego o charakterze wyraźnie biologicznym, ale z drugiej strony starali się odróżnić właśnie od biologicznego rasizmu reprezentowanego przez nacjonalsocjalistów. I dlatego właśnie w Polsce i równolegle we Włoszech, tam we Włoszech właśnie wspominany przeze mnie kilkakrotnie Julius Evola, stworzyli właśnie tą koncepcję rasy psychicznej, która, no można powiedzieć, za swojego prekursora zapomnianego miała właśnie Jana Hempla. Proszę Państwa, pora na podsumowania. Filozofia, którą tutaj przedstawiłem, podkreślam, to dotyczy tego pierwszego okresu filozofii Hempla, tego
romantyczno-anarchistycznego, nie okresu anarcho-kooperatystycznego, tym bardziej nie okresu marksistowskiego. Ale ta jego pierwotna filozofia jest bardzo trudna do zaklasyfikowania. Nie jest można obecnie znaleźć żadnego grupowania, żadnego prądu, które by mogło przyjąć Hempla za swojego. Nie mieści się w żadnej szufladce i wszelkie próby jego zaklasyfikowania są bardzo toporne, bo to spotkałem się z trzema takimi najczęściej występującymi. No, pierwsza klasyfikacja, a po prostu komunista, komuch, nie ma o czym rozmawiać. Najpierw walczył z religią, a potem, jak to przeczytałem w jednym z artykułów, a potem pisał nudne teksty o spółdzielniach i traktorach. Natomiast nie wiem, czy pisał o traktorach, ale tak jest klasyfikowany jako postać, no, komunista, więc na pewno nie ciekawe. Druga próba klasyfikacji to już próba pozytywna, którą próbują przedsięwziąć anarchiści. Anarchiści mają, nie oszukujmy się, duży problem, żeby znaleźć na ziemiach polskich jakieś tradycje anarchistyczne, bo one były dość wątłe. Więc sięgają również po Hempla. Jedna z instytucji anarchistycznych w Lublinie nosi właśnie imię, czy nosi ładnie, czym funkcjonuje nadal, Jana Hempla. No, nie jestem pewien, czy z kolei jednak te wątki rasowe, antysemickie, te swastyki i tak dalej są czymś, co było zaakceptowane. No i wreszcie, proszę Państwa, tak stosunkowo najbliżej prawdy to pani doktor Gajda z Krakowa jest, która zatytułowała swój tekst o Hemplu, że to był lewicowy neopoganin. Ale to też, proszę Państwa, nie jest precyzyjne, ponieważ Hempel akurat w tym okresie lewicowym, ewidentnie lewicowym, czyli w tym okresie po roku 1912, w tym okresie, kiedy należał do PPS Lewicy, a potem do Partii Komunistycznej, nie miał już tych elementów neopogańskich w swoim dorobku. Natomiast w czasach wcześniejszych, czyli wtedy, kiedy można go zaklasyfikować jako tego filozoficznego neopoganina, z kolei był lewicowcem bardzo wątpliwym. Bo chociaż on się tam solidaryzował z ruchem robotniczym, na przykład pisał o socjalistach z pogardą, że to są ludzie, którzy chcą robotnikowi zapchać żołądek mięsem i alkoholem. Sam Hempel był abstynentem i wegetarianinem. A tymczasem to nie chodzi o to, że ten robotnik miał te kilka godzin wolnych więcej, wyższe zarobki, to chodzi o to, że się doskonalił duchowo. A więc no, również nie sądzę, żeby większość lewicowców się pod tym podpisała. I tyle z mojej strony. Dziękuję za uwagę. Czy są jakieś pytania? Bodaj Remigiusz Okraska wspominał tą w pracy zbiorczej dla Religia, Państwo, Naród dla profesora Grota, że u Hempla były organizowane jakieś tam pogańskie wigilie. Prawdę mówiąc, nie wiem o tym. Jest to możliwe, bo Hempel właśnie kładł duży nacisk na tą stronę rytualno-obrzędową. Uważam, że trzeba stworzyć coś, co byłoby alternatywą dla obrzędów chrześcijańskich, więc jest to możliwe. Natomiast żadnych szczegółów nie znam. A czy jaka jest, czy gdzieś trafił, czy ta jego ideologia taka neopogańska gdzieś dalej poszła, czy miał jakieś grono zwolenników, czy tylko pisał? Z tego co wiem, to nie. To jest akurat taki dość charakterystyczny przykład całkowitej klęski tego myśliciela. Bo tak jak powiedziałem wcześniej, nie znalazł żadnych kontynuatorów, bo się po prostu nigdzie nie mieści. Bo ani u komunistów, ani u nacjonalistów, ani u liberałów. Potem, widząc, że ta jego filozofia no, nie znajduje żadnych naśladowców, no może jakieś wątłe echo w tej lubelskiej gminie bezbożników, wolnomyślicieli, bardzo nielicznej, no to sam postanowił dostosować swoje poglądy do i przyłączyć się do któregoś z tych głównych nurtów politycznych. Przyłączył się do komunistów, no i wszyscy wiemy, jak się skończyło, rozstrzelanie przez towarzyszy partyjnych, czyli no, klęska podwójna. Mimo, że się wyrzekł swoich poglądów, to i tak to nic nie pomogło, bo i tak skończył pod ścienką. Ja właśnie chciałbym dopytać, czy on rzeczywiście w tym okresie, kiedy przynależał do PPS Lewicy bądź KPP,
odcinał się oficjalnie od tego, co było się wcześniej, czy może jakby wyciszał te wątki, żeby tak jakby oportunistycznie po prostu dostosować się do swoich tych nowych towarzyszy, powiedzmy. Czy po prostu istnieją jakieś dokumenty, że możesz mieć tam odcinał od tych wcześniejszych swoich poglądów, czy po prostu mówisz, czy wyciszał? Znaczy, powiem tak, nie znam jego dorobku tego, znaczy o ile tym jeszcze dorobkiem z tych czasów anarcho-kooperatystycznych, czyli wtedy, co propagował spółdzielczość, to jeszcze się interesowałem, to potem tym, co... I wtedy jest taki okres płynny, kiedy nie odcinał się, ale też nie podtrzymywał tych wątków, nazwijmy to neopogańskich. Natomiast prawdę z jego dorobku z okresu komunistycznego nie znam. Myślę już to bardzo sporadycznie i dlatego trudno mi powiedzieć. Obawiam się, że musiał się odciąć, no bo to była powszechna praktyka. No tak, samokrytyka. I niejako kontynuując pytanie wcześniej zadane przez kolegę, czy... No ja wiem, że to jest mała na to szansa, bo on w 1937 roku zginął, ale czy miał, czy istnieją jakieś dokumenty, bądź poszlaki wskazujące na to, że mógł trafić po prostu w swoim tym życiu politycznym na przedstawicieli późniejszego ruchu. Ja wiem, że on się jakby skonkretyzował dopiero pod koniec lat 30. Mówię tutaj o Zadrudze, ale czy mógł trafić na jakiś przedstawicieli swojej tej historii? Nie, nie miał szans. Nie miał szans, ponieważ Zadruga jako Zadruga... No to 37. Tak, zaczęła się ukazywać to kilka miesięcy po śmierci Kempla. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi jest taki, że Zadruga nawet w Polsce była, powiedzmy sobie szczerze, mało znana. No tak. Ktoś, kto chciał się bardzo interesować polskim życiem politycznym, żeby wiedzieć, że coś takiego istnieje. No a po trzecie jeszcze pamiętajmy, że jednak Kempel żył nie w Polsce, tylko w Związku Radzieckim, gdzie ten to sito cenzury było bardzo gęste. Więc niewykluczone, że mogłyby istnieć jakieś odwrotne oddziaływanie, czyli że w jakiś sposób, że Hempel mógł inspirować Zadrugę. Mm-hmm. Na pewno nie odwrotnie, ale prawdę mówiąc, nawet z tym się nie spotkałem. Na ile czytałem i pisma Stachniuka, i samą publicystykę Zadrugi, nie było żadnych odniesień do Hempla. I to jest o tyle ciekawe, bo był kiedyś taki artykuł w jednym z numerów Zadrugi, źródła polskiej ideologii nacjonalistycznej XIX-XX wieku. I tam wyszukiwali bardzo różne elementy, typu tam zjednoczenie postępowe i tak dalej, które łączyły nacjonalizm z antyklerykalizmem, myśl niepodległą Niemojewskiego. Natomiast Hempu się nawet nie zająknęli. Nie wiem, czy... Mogli nie trafić też, prawda? No właśnie, no mogli nie... Internetu nie było, nie mogli wyszukać. No, raczej tak, nie było Google. Chciałem jedno pytanie. W egzemplarzu bohaterskiej etyki Ramajana, którą czytałem, właśnie jest ta taka rubryka, że inne dzieła Hempla, jest, o ile pamiętam, jest napisane kazania Piastowi w nawiasie zakazane na ziemiach polskich. I czy rzeczywiście to było zakazane? Kto to zakazał, w jakich okolicznościach? Co pan o tym wie? Nie wiem. To znaczy... Oficjalnego zapisu cenzury chyba nie było. Natomiast, no biorąc pod uwagę na przykład to, że kazania piastowe jako data druku był podany rok 1908 panowania żydowskiego, to być może z kolei ten dopisek właśnie zakazany na ziemiach polskich był takim elementem ówczesnego marketingu. Czytajcie, bo zakazano. Pod panowaniem żydowskim oczywiście. Jeszcze jakieś pytania? Ja jeszcze chciałem tylko na koniec, żeby nie dominować za bardzo. Proszę. Mogę tak, czy wiadomo, albo ja akurat nie trafiłem za bardzo odnośnie Hempla, jak do niego się, czy w ogóle i w jaki sposób odnosiła się do niego historiografia Polski Ludowej? I czy było to jakoś podzielone okresami, czy po prostu gdzieś tam... Bo z tego co wiem, tu ulice Hempla powstawały raczej, tak? W Lublinie chyba nawet jest jakaś tam ulica Hempla. W okresie PRL-u była sytuacja dokładnie odwrotna niż to, co przedstawiłem na wykładzie. To znaczy akurat zwracano uwagę tylko na jego okres, ten komunistyczny. I tak po prostu bohaterskim komunistą, który no, niesłusznie został rozstrzelany. Czyli po 56 w ramach rehabilitacji, tak został zakwalifikowany. Po rehabilitacji KPP.
To właśnie tam w ramach tego naprawiania błędów i wypaczeń doszło do rehabilitacji Hepla. Ukazała się wtedy jedna książka Jana Szmyta, póki co jedyna, właśnie poświęcona Hemplowi. I właśnie opisując myśl Hempla, opisuje ona praktycznie ten jego okres marksistowski. Wspomina się, że tam to błędził w młodości, tam pisał takie mistyczne bzdury, ale przechodzi się na tym do porządku dziennego, no potem dojrzał i już właśnie trafił na właściwą drogę. Więc tak to było przedstawiane. Ja najpierw poznałem właśnie Hempla z tej książki Szmyta. No i tam przeczytałem, że to był działacz spółdzielczy, ateistyczny, marksista. No tak wyglądał mi na typowego, no dość nudnego marksistę leninistę. I gdy dotarłem do właśnie kazań piastowych, do bohaterskiej etyki Ramajany, ja się zastanawiałem, czy to jest ta sama osoba, która była przez Szmyta opisywana, bo to był kompletnie inny człowiek. Dobrze, to dziękujemy. Dziękuję za uwagę.